Ale ja na przykład ja jestem, a nie powinnam być. Obniżyć poziom wsparcia naszej partii. Wojera, darina, wojera, darina, wojera, darina, raz, dwa, trzy. Za euro z Brukseli, jak tekstów skórać, gdy prawdę sfilmuje, nie puści cenzura. Wojera, darina, wojera, darina, wojera, darina, raz, dwa, trzy. Jak rządzący pazernością grzeszą, lecz tego nie powiem, bo mnie wnet zawieszą. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, darina, raz, dwa, trzy. Swą nielichą pensję bardzo sobie cenię. Chcę jak pani premier również dostać premię. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, daryna, raz, dwa, trzy. A jak się postawię, nie zbiorę oklasków i mnie zaraz wyślą do pisania pasków. Ojra, daryna, ojra, daryna, ojra, daryna, raz, dwa, trzy. Dziś przed informacją bronię się za wzięcie. Nie chcą obywatela w europarlamencie. Ojra, daryna, ojra, daryna, ojra, daryna, raz, dwa, trzy. W strachu wciąż i w trwodze telewizja cała, że nam kolejnego dadzą znów cymbała. Posłuchajcie tego live'a, to TVP-info, wnet ma być reportaż. W obstawie policji po marszu się błąka. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, darina, raz, dwa, trzy. Już dostałem prikaz, mówią mi kolego, zabierz sprzęt i śmigaj na plac Piłsudskiego. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, darina, raz, dwa, trzy. Bo tam rośnie pomnik, strzelmy ze trzy fotki, tylko do cholery nie właśnie na te schodki. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, śni się prezes Polski z białą ruszą w tłumie. Ojra, darina, ojra, darina, ojra, darina. Podajcie dalej tego live'a, proszę, niech to wszyscy zobaczą. Nasi znajomi.
Jak robimy taki znak rękami, przestajemy wtedy pisać, robić i tak dalej. Dobrze? Kochani, teraz chciałam wam króciutko, wyrywkowo powiedzieć fragmenty ciekawych programów w TVP. Tutaj wam przygotowaliśmy, proszę bardzo, ale dla tych, którzy z daleka może nie widzą, przeczytamy. Fragment programu TVPiS. Rozrywka. Fałszywa symfonia pod batutą Michała Rachoby. Publicystyka prawdy i szczerości Jacka Kurskiego i jego gości. Publicystyka patriotyczna. Urodziny pana prezesa i inne narodowe święta. Program prowadzi poseł Staś Okięta. Kolejna publicystyka patriotyczna. Wątpliwe zasługi Piłsudskiego, a wiekopomna rola Jarosława Kaczyńskiego. Pogadanka Marka Suskiego. Program historyczny. Kanalie z radzieckie mordy, groźniejsze niż tatarskie ordy. Kochani, Teatr TV. Horror straszniejszy od kobry. Prawo w rękach Piotrowicza i kulinaria. Jak elegancko zeżreć ptysia, pokaże poseł Pawłowicz Krysiak. Dobranocka. Opowieści wesołego Matuszka o wyprawę, o wyprawkach i wierzbowych gruszkach. Bajka numer dwa. O tym, jak wróżka Szydło nagrody rozdawała. Wyszczała, że pazurki połamała. Uwaga, uwaga, z ostatniej chwili ci na czerwonym pasku. Sensacja na plaży w Muracie. Senator z Białym wypraw gacie. Hasła do skandowania, a ten trzeba oszczędzać rano w konstytucji. Dobrze. Ania.
Udostępniajcie to teraz, pokażecie to. Dzisiejsze wydarzenie. Ja mam poza granicę też. Się ludzie strajkują. Ja mu się też wie. Staram wam się wszystko pokazać. Jak tylko mogę. Oczywiście te wolne media, bo tam tramwaje. Dość już mamy tego państwa, tego państwa, tego państwa. Dość już mamy tego państwa.
skandaliczna, była publiczna, jest skandaliczna, była publiczna, jest skandaliczna, była publiczna, nie ma problemu. Jest skandaliczna, była publiczna, jest skandaliczna, była publiczna, jest skandaliczna. Posłuchajcie to proszę dalej. Mamy 3 minuty, przerywamy punktualnie od pół do. Pamiętajcie, jak tak pokażę, przerywamy hałas. Okej? Oh!
Poczują wrażenie, potem będzie. Tak. Wszystkich towarzyszy z Radia Komitetu uroczyście i churalnie. Yeah.
telewizji. Przypomnieć niektóre co ciekawsze punkty programu TV PiS. Może nie wszyscy zwrócili, wydrukowaliśmy, ale może za małe literki. Pozwólcie, że przypomnę. Uwaga, z dziedziny rozrywka. Fałszywa symfonia pod batutą Michała Rachonia. Publicystyka. Godzina prawdy i szczerości Jacka Kurskiego i jego gości. Publicystyka patriotyczna. Urodziny pana prezesa i inne narodowe święta program prowadzi poseł Stasio Pięta. Kolejna audycja. Wątpliwe zasługi Piłsudskiego, a wiekopomna rola Jarosława Kaczyńskiego. Pogadanka Marka Suskiego. Program historyczny. Kanalie i zdradzieckie mordy, groźniejsze niż tatarskie ordy. Teatr TVP, horror straszniejszy niż kobra, prawo w rękach Piotrowicza i Ziobry, kulinaria,
Jak elegancko zeżreć ptysia, pokaże poseł Pawłowicz Krysia. Dobranocka pierwsza, opowieści wesołego Mateuszka o wyprawkach i wierzbowych gruszkach. O tym, jak wróżka szydło nagrody rozdawała i tak wrzeszczała, że aż pazurki połamała. Uwaga na pasku w TVP Info leci z ostatniej chwili. Sensacja na plaży w Juracie. Senator zdjął i wyprał gacie.
dla siebie. A niech pan zakręci to jajo, bo jajkiem pan rzucili z tego. Ja widziałem to. Ja to widziałem. To jajo niech pan nakręci. Stop! Stop! Wyłączamy. Posłuchajcie, wiecie na co stać telewizję publiczną w odpowiedzi na nasz protest? Zrzucanie jajek z góry. Tylko na to ich stać! Tylko na to! TVP Szczujnia! TVP Szczujnia! TVP Szczujnia! TVP Szczujnia! TVP Szczujnia! TVP Szczujnia! TVP to były dwa jaja, gdzie trzecie? To trzech razy sztuka! Ja mało też nie dostałem jajkiem, ale na szczęście nie. TVP to z buki! Śmierdzą te jaja! Tylko na tyle ich stać! Czy warto to zgłaszać, ale darujemy sobie te jajka. Zgłosiłaś już? Dobrze. Nasza Straż Obywatelska zgłosiła, jak nas potraktowała publiczna telewizja, która za nasze pieniądze siedzi w tym gmachu. Te jajka też kupili za nasze pieniądze. Boją się, inaczej by tego nie robili. Boją się i tylko na to ich stać. Tak. Posłuchajcie. Skoro wyrzucili jajka, to znaczy, że są bez jaj. Bez jajek! Dobrze, kochani, ponieważ musimy się przemieścić w kierunku krakowskiego przedmieścia na noc z Konstytucją, a potem pod Sejm, teraz na koniec zaśpiewamy naszą warszawiankę. Poprosimy o otworzenie warszawianki. Ktoś podpowiedział, że to może jaja Kurskiego. Ktoś mówi, że dlatego tak śmierdzą. Znaczy ja jestem tutaj. Jest to zaczęła. Co nasze? Oddajcie! A to jaj. Co nasze? Oddajcie i wojny nie szukajcie. Tu człowiek ma prawa, tu wolna jest Warszawa. Jeszcze wasze gęby z nas się śmieją. Śmiechem ludzi, których toczy rad. Słychacie czy nie? Napiszcie komentarz. W dłoniach ściskających drzewce flag. Jeszcze macie chwilę się spakować. Jeszcze macie czas odkupić wstyd. Stanie dzień, gdy przyjdzie wam pochować. Nie będę
ten obraz, ale mam jakiś problem z palem. Raniszej się nie mam. Zapraszam, odwajcie i wolny pierwszy będzie. Tu człowiek ma prawo, tu wolna jest Warszawa. Co nasze, odwajcie i wolny pierwszy będzie. Śmieleśmy niszczą ziemię. Macie jajko rozwalone, w tej chwili jest polska telewizja kitowska. Tak szanuję. Tak szanuję. Tej telewizji pisowskiej. Zwracam uwagę, jako organizatorka zgromadzenia, zamykam zgromadzenie. Wszystkich Was zapraszam na spontaniczny spacer z muzyką przez Plac Piłsudskiego na ulicę Ossolińskich. Przejdziemy również wokół pomnika Smoleńskiego z muzyką przykładnie, grzecznie, tak jak tylko opozycja uliczna potrafi. Potem mamy noc z konstytucją, a po nocy z konstytucji wszyscy pod Sejm. Zapraszam serdecznie tutaj do Ibizy. Ibiza będzie prowadziła ten spontaniczny pochód. Także możemy pomału się ustawiać do tego przejścia. I potem idziemy oczywiście chodnikiem, bo idziemy spontanicznie, proszę Państwa. Asia, oddajemy do samochodu, do Danusi. Hasła do samochodu do Danusi Hoffman. Ja mam jedną.
kurczę, słuchaj, trafił. Macie telewizję. Kowską. Jajami rzucają. W lodzi. Amerykańskimi. A nasze pijamy. Pan stoi przy kasach. Ale ona nie idzie na sposób. Dorota idzie i stoi przy kasach. To jedźcie z tym. Ale Magda ma jedno. A wy też? No to u nas. Marta ma Krzysztof samochodzie i jest potrzebny. Czekaj, cześć. Słuchaj, ja Stasia, ja rano otworzyłam i zasunęła. Dobra, słuchajcie, ja już kończę tą transmisję, ponieważ już się skończyła. Mam nadzieję, że PiS nie będzie rzucał żadnymi jajkami. Dziękuję, że byliście, że było was 200, chyba 12 czy 15. Dziękuję za oglądanie i zapraszam was ponownie. Druga transmisja będzie spod Sejmu, także żegnam się z wami. To, co dzisiaj widzieliście, to macie dowód na telewizję PiS. Cześć wam wszystkim i pozdrawiam. Relacja była na żywo, prowadził to Sebastian, także no nie wiem, albo mogę skończyć, albo mogę jeszcze, nie wiem. Albo jeszcze zostańcie, no nie wiem. Może coś się jeszcze wydarzy, no może nie ma sensu jeszcze tego kończyć. Także nie uciekajcie jeszcze, zostańcie. Pozdrawiam cię, Maryla. A teraz pokażę wam jeszcze raz. Pokażę wam, zobaczcie, to są te jaja. To są te jaja, jak PiS właśnie, znaczy telewizja pisowska właśnie rzuciła w nas. Ja szczerze, że jak zauważyłem, to taka pani właśnie też obrywała takim jajkiem. A resztki, które prysnęło, akurat mam na spodniach, delikatnie na bluzie. Mam nadzieję, że jakiś nie będzie. O, to są właśnie jajka telewizji pisowskiej. To zobaczyć. No tu są te jajki, tu są te skorupki. Jak widziałem, jaka pani dostała akurat tam. Także teraz powinna pani z telewizji zejść i posprzątać po sobie ten burdel, który zrobiła. Bo taki bałagan po sobie zostawić, no to jest wstyd. Niech obejrzy, zresztą obejrzy, cała Polska obejrzy, bo przecież to pójdzie też na YouTubie, także ludzie też to zobaczą i to będzie wstyd. Jeszcze dodatkowo dam opis, że telewizja pisowska rzuca jajkami w ludzi. No i wstyd będzie na całą Polskę. Wszyscy obejrzą. O, droga pisowska telewizjo, powinnaś to po sobie posprzątać, a nie taki bałagan po sobie zostawić. Kto to będzie sprzątał?
Nie my. Wstyd. Telewizja pisowska. Bo tutaj właśnie widziałem, jak ten kamerzysta zszedł na dół z kamerą i akurat zasłoniłem mu specjalnie tym. Zasłoniłem mu specjalnie plecami kamerę. Więc tak naprawdę nie mógł tego kamerować. Ciekawe, czy coś policja w tym kierunku zrobi. Dobra, ja sobie zaoszczędzę ten prąd, a także dziękuję za... Znaczy, albo nie wiem, jeszcze poczekajcie, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy będziemy szli po ulicy, czy jak. Dobra, tą transmisję przerwę, zrobię drugą. Nie.